Po zmianach w serwisach informacyjnych TVP było kwestią czasu, aż nowe szefostwo zajmie się też programami rozrywkowymi. Największe emocje wzbudzały i nadal wzbudzają wieści o tym, co dzieje się w pytaniu na śniadanie. Dopiero co gruchnęła bowiem sensacyjna wiadomość, że Ida Nowakowska straciła pracę w programie. Żona Kurskiego, która jakiś czas temu szefowała śniadaniówce, nie kryła swego oburzenia. Jeśli wymienia się bez powodu ukochane twarze, to świadczy o braku szacunku do widzów. To nieprofesjonalny ruch, który z pewnością odbije się na ratingu. Wielka szkoda dla programu. Pytanie. Zostało przez nas odmłodzone, wprowadziliśmy piękne, młode twarze, ciepłe i sympatyczne osoby, na które czekało się co dzień w setkach tysięcy polskich domów. Zrzymała się kurska w fakcie. Sama Nowakowska podziękowała swoim fanom za słowa wsparcia. Dziękuję za tyle wspaniałych wiadomości, filmików i komentarzy. Jesteście najcudowniejsi, napisała załamana Nowakowska. Oczywiście na tym nie koniec zmian w PNS. Większość ciekawi, co będzie dalej z najgorętszą parą prowadzących, Kasią Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Jak donosi plejada, zmiany mają być gruntowne, jeśli chodzi o twarze telewizji. Wszystkie twarze, które były nadmiernie eksploatowane przez ostatnie lata, będą odsuwane stopniowo i to właściwie już się dzieje. W tej chwili do grona tego zaliczają się między innymi Ida Nowakowska i Małgorzata Tomaszewska. Raczej zmienia się wizerunek telewizji. Oni wszyscy mogą zostać na lodzie po powrotach z urlopów, zdradza informator Plejady. A co z ulubieńcami Kurskiej, czyli Cichopek i Kurzajewskim? Ci niedawno mieli okazję sprawdzić się z tematyką, o której przez ostatnie lata milczano na antenach TVP. To chyba jednak nie wystarczyło. Źródło Plejady z TVP ma fatalne wieści. Choć mieli szansę wykazać się na kanapach, doniesienia z Woronicza nie brzmią najlepiej. Prawdopodobnie również kontrakty duetu pytania na śniadanie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie zostaną przedłużone, mimo iż para była w ostatnich dniach wystawiana na próbę w kontekście nowych tematów w TVP, doniósł. Okazuje się, że na ich miejsce próbowano zatrudnić między innymi Barbarę Kurdej, Szatan i Michała Olszańskiego, ale ci odmówili. Zobacz też, smażczy w losie Kurzajewskiego w TVP. Ma dla niego konkretne wieści. I to jakie najpierw przykrości spotkały Kurzajewskiego, a teraz takie wieści od Kasi Cichopek. Nie ma wątpliwości Katarzyna Cichopek zaliczyła wpadkę. Wszystko przez jedno zdjęcie.